Hej wam, tutaj MeekFighter. Dawno się nie słyszeliśmy, a to wszystko ze względu na to, że miałem ostatnio bardzo ciężki okres, ale teraz wszystko wraca do normy, więc na wakacje postaram się być aktywniejszym. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, że jest to pierwszy film, który montuję na komputerze. Tak, przez 9 lat od pierwszego kanału leciałem z montażem na telefonie, więc jeśli efekt będzie słaby, to przepraszam. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie, co wiemy i czego można się spodziewać po nowym DLC do FNAF Security Breach o nazwie Ruin. Zapraszam. Zacznijmy od początku. Pierwszy raz, gdy usłyszeliśmy o DLC do Security Breach, było to na wywiadzie u Dołko ze Steelwool, gdzie mówili, że są w trakcie rozmów ze Scottem na ten temat. Will we ever get DLC for Security Breach? So that is something that we're talking about right now. So we're starting to make some plans. It's nothing concrete yet, but we've got a lot of ideas. We're collaborating with Scott on it. Kolejnym zdarzeniem, gdy o tym usłyszeliśmy, to było 1 lutego, gdy Ray McCaffrey spostował na Twitterze post o treści Chowda. Co było dziwne samo w sobie, jednak ludzie szybko zauważyli, że na SteamDB znajduje się branch o nazwie FNAF 9 Chowda Shipping, a w opisie powiedz Chowda. Ludzie połączyli fakty i szybko pomyśleli o DLC i mieli w 100% rację, bo tytuł roboczy do DLC zmienił nazwę na właśnie Chowda. 27 marca dostaliśmy jako taki teaser, a bardziej plakat, który promował coś w stylu restauracji Chiki, gdzie zapewne sprzedawano owoce morza. I właśnie 30 maja wyszedł pełnoprawny teaser, który ujawnił nam tytuł oraz datę wyjścia DLC. Analizując ten teaser, zaczynając od najważniejszej informacji, Ruin jest darmowym DLC. Myślę, że jest to rekompensata za tytuł, jaki otrzymaliśmy w grudniu, bo nie oszukujmy się, nie był najlepszy, jeśli chodzi o szczegóły techniczne itd. Z teasera również wynika, że będziemy poruszać się nową postacią, dziewczynką. To, że megabit Simplex jest zrujnowany i że Grześ najprawdopodobniej jest gdzieś uwięziony pod tymi ruinami, wiadomo na 100%. Nie mamy żadnych konkretów, ale na 100% DLC będzie kontynuowało zakończenie z Barntrapem, gdzie Freddy i Grześ uciekali przed zawalającym się megabit Simplexem. Najwyraźniej coś poszło nie tak, nie zdążyli na czas i teraz są uwięzieni pod ruinami, szukając drogi ucieczki. W spekulacjach chcę wspomnieć o Fagonie, który zresztą stworzył film z tego, co wiemy o DLC i trochę się nim inspiruje. Link do jego filmu w opisie, gdzie podrzucił teorię, że prawdopodobnie Glamrock Chica będzie nam pomagać w tym DLC. Patrząc, że od początku DLC jest promowane jej postacią, mi personalnie się wydaje, że DLC będzie zmierzało w kierunku poznania tego, dlaczego animatroniki są tak agresywne. Użyję w końcu niewykorzystanych materiałów, które swoją drogą siedzą w plikach i jest ich sporo. W celu gry najprawdopodobniej będzie to uratowanie Grzesia, który na tym teaserze woła o pomoc, no chyba, że jest to zwykły bait, gdzie ktoś chciał nas zaciągnąć w pułapkę i mieć mega rozwiniętego boss fighta. Oby nie skończyło się jak z Barntrapem. Na koniec chcę się podzielić moimi oczekiwaniami odnośnie tej gry. No mam nadzieję, że gra nie skończy jak podstawka, która w mojej opinii była słaba. Mam nadzieję, że pozmieniałem wiele rzeczy i że uratują stracony potencjał podstawki. Widać, że wypuściłem patche poprawkowe i że powoli gra będzie zmierzać w tym kierunku. Odnośnie daty wyjścia, czyli 2023, nie śpieszyłbym się z tym. Podstawka miała wyjść pod koniec 2020, a skończyło się, jak wszyscy wiemy. Nawet jeśli premiera zostanie opóźniona, to i tak wyjdzie to najlepiej, bo myślę, że wielu graczy chciałoby dostać gotowy produkt, a nie coś, za co wygląda jak gra wypuszczona w trakcie tworzenia. Widać, że tak naprawdę Security Breach zostało wypuszczone za wcześnie, a czasu już nie zmienimy. No cóż, musimy czekać na inne informacje odnośnie DLC, bo takowe już niedługo znowu się pojawią. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego krótkiego filmu na temat nowego DLC do Security Breach. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Widzimy się w następnych filmach. Już teraz mogę wam spoilerować, że następny film to będzie o FNAF Plusie, bo wyszło wiele nowych informacji i powinniśmy na to zerknąć. Także dzięki za obecność, zostawcie ocenę adekwatną do waszego zadowolenia z filmu, oceńcie to, jak wam się podobał mój pierwszy w życiu montaż na komputerze. Ja już będę leciał, trzymajcie się i po. Do zobaczenia.